Siemanko, witajcie w tych pięknych okolicznościach przyrody, nad tym pięknym leśnym jeziorkiem, na którym się właśnie znajdujemy. Jak widzicie, jestem już rozłożony, rozpakowany, a to dlatego, że przyjechałem nad wodę już wczoraj. Próbujemy złowić karpia, nakręcić dla Was kolejny fajny film. Mam nadzieję, że rzeczy, które tu pokażemy, pomogą Wam w przyszłości w złowieniu Waszych karpi, jak to zwykle bywa. Także zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia przy jakiejś akcji. Jak mówiłem wcześniej, nad wodę przyjechałem już wczoraj, także biwak rozłożony. Pogoda nie bardzo sprzyja nagrywkom, bo co chwilę nam tutaj pada, dlatego tak troszeczkę pod parasolem się musiałem schować, ale staramy się jak możemy, żeby jak najlepiej wszystko Wam pokazać. No i tak, wodę znam, troszkę znam. Jestem tutaj chyba czwarty raz, drugi raz na tym stanowisku. Dno jest stosunkowo miękkie, dlatego raczej zestawy takie helikopterowe bardziej bym polecał, lub z klipsem z dłuższym przyponem i przynęty pływające lub zbalansowane. Ale jestem przygotowany także i na ziga w razie czego, bo ten zig już mi tutaj nieraz tyłek uratował. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jak mówiłem, dno miękkie, głębokość około, myślę, tam 2 metry. Teraz stan wody troszeczkę się podniósł, także może być te 2 metry z haczykiem, ale to nie będzie raczej duża różnica. No nic, piękne okoliczności przyrody, pogoda, mówię, nie sprzyja nagrywkom, ale pod ryby może się okazać całkiem fajna. Zobaczymy, co czas pokaże. Jestem przygotowany, tak jak mówiłem, na każdą praktycznie okoliczność, żeby spływać na ziga, na pop-upy, na ronirigi, na tonące, zbalansowane przynęty, także będziemy kombinować, próbować, żeby złowić jakiegoś karpia do kamery, Wam pokazać i przy okazji powiedzieć, jak nam się udało to zrobić, także trzymajcie kciuki, a my się bierzemy do roboty. Widzicie, nawijam sobie żyłeczkę na wędkę do rakiety. Jest to moja pierwsza styczność z tą żyłką i powiem Wam szczerze, jestem pod wrażeniem, jaka ona jest taka fajna, mięciutka, fajnie się układa w rękach, fajnie amortyzuje, taka troszkę rozciągliwa jest. Zobaczymy, kolor mi się mega podoba, taki fajny krwista czerwień, no może przesadzam, że krwista, ale całkiem sympatyczny kolor. Zobaczymy, nawiniemy, z dystans do rzutu mamy maksymalnie, myślę, 80 metrów. Także spokojnie na tej żyłeczce myślę, że będziemy mogli sobie nęcić. Płytka szpula do XC12000. I zobaczcie, elegancko całe 300 metrów ze szpulki. Fajnie się zmieściło, fajnie to wygląda, równiutki nawój. Wolna oscylacja też swoje robi w kołowrotkach, wiadomo. No nic, montujemy zestaw, wiążemy rakietę, jeszcze strzałówkę oczywiście. I nęcimy. Szykuję sobie wędkę do nęcenia, wiążę właśnie sobie o przypon strzałowy, bo nie wiem, czy wcześniej o tym Wam wspomniałem, ale mój wczorajszy przyjazd zakończył się w ten sposób, że kobrą po prostu posłałem trochę, luźno rozrzuciłem trochę kulek do wody i na to po prostu zestawy z małymi siateczkami PVA. Później dopiero zmieniłem na czoda, także już bez siateczki, po prostu na te luźno rozrzucone kulki po prostu zestawy poleciały, także teraz zmontuję sobie wędkę do nęcenia, przygotuję jakąś mieszankę i zrobię to wszystko tak jak należy, jak podręczniki każą, także zobaczymy, może to coś przyniesie, no bo jakby nie było, to jestem już prawie że 24 godziny bez kontaktu z rybą, a to już długo. Trzymajcie kciuki. Thank you.
No słuchajcie, musimy się trochę spieszyć, bo jakaś burza nadciąga. Niebo się ciemne zrobiło, grzmi w oddali, także podejrzewam, że zdążymy mieszankę przygotować, ale nęcić raczej niekoniecznie. Ale to nie szkodzi, bo przynajmniej wszystko nam się przegryzie. Zaczynamy sobie tak, pellet Bloodworm, bardzo uniwersalny. Bo jak wiadomo, ochotkę karpie uwielbiają. Trochę kuleczek manilka dwunasteczek, małe średnica. Fajnie to w rakiecie się układa, bo grubsze kulki, oczywiście kobro można luźno rozrzucić. Kilka garści. O. Nie robię tego dużo, bo zawsze można później dorobić, niż od razu na początku przesadzić. Szesnasteczki Krill Active. Tak samo, nie są za duże, ale ta otoczka cała, która jest na tych kuleczkach, fajnie, jak się rozpuści troszeczkę w tej naszej mieszance, to fajnie coś to wszystko sklei, więc to fajnie w spombie później leci. Dwie, trzy garści. O. I teraz tak, jeszcze mamy drobniutki pelet, mam pomieszany kryl z manilką. 2,3 mm. O, pitch pepper, zawsze pod ręką musi być. W każdym wiadrze. Tego też nie ma co żałować, bo to nam się rozpuści fajnie. O, taka ilość myślę wystarczy, bo tak jak mówiłem, zawsze dorobić możemy, a jak przesadzimy, to już nie wyjmiemy. Oczywiście manilka, Cloudy Manila Liquid, bo jednak ten zapach tego dna tutaj za ciekawy nie jest, więc zdecydowałem się, że spróbujemy tak troszeczkę tej słodkości dać więcej niż tego smrodka. I teraz wszystko mieszamy. Ogólnie wymyśliłem sobie w ten sposób, że ta mieszanka, jeżeli łowię z dna, czy na łowtercy, pop-upy i tak dalej, ta mieszanka będzie leżeć na dnie, ale jakbym zdecydował się łowić na ziga, no to wiadomo, chcę, żeby jakaś w słupie wody była chmura. Więc tak, doleję wtedy troszeczkę więcej Cloudy Liquidu. Mam też przygotowane mleko w proszku. Mleko w proszku już Wam chyba pokazywałem na jakimś filmie, jak fajnie w wodzie robi chmurę. Także na razie zostawiam w ten sposób, bo trzymam się jeszcze dna. Jeżeli przyjdzie mi łowić na ziga, dosypię troszeczkę mleka w proszku, doleję liquidu, wymieszam, zrobi się taka fajna paćka i w słupie wody wtedy wszystko będzie lepiej pracować. Na razie zostaję przy mnie. No cóż, rozpadało się na dobre, musimy czekać, no bo jest masakryczna ulewa. Za bardzo nie ma co robić, ale chyba wstawię troszeczkę wody w czajniczku, zagotuję, żeby taką gorącą wodą zalać właśnie tą swoją mieszankę, którą przygotowałem do rakiety. Wtedy jeszcze bardziej ona nam się fajnie tak sklei. Rozpuści się pelet, ta otoczka cała z kuleczek Active właśnie też szybciej się rozpuści, żeby właśnie fajnie nam to w rakiecie się układało, fajnie leciało. Także trzeba wykorzystać ten czas, bo mówię, no stać w deszczu z kamerą no nie bardzo, więc spożytkujemy go w inny sposób. Słuchajcie, szybka zmiana decyzji, no cóż, no trzeba się dostosować. Siedzieliśmy sobie w namiocie, czekaliśmy aż deszcz przestanie padać i cały czas oczywiście patrzyliśmy na wodę. I prawda jest taka, że od groma ryb się pojawia pod powierzchnią, gdzieś tam się przewijają. Dlatego stwierdziłem, że niech ta zanęta tam się zalana wrzątkiem ładnie nam klei. O, teraz troszkę się przejaśniło. Niech to nam się klei, niech to sobie tam się przegryza i tak dalej, a zwinąłem jeden zestaw. Założyłem 70 cm, mniej więcej tak na oko, ziga,
czerwony Ziegaliner, żółta pianeczka, haczyk chyba szóstka. Taki improwizowany, mówię, to nie jest, ja specem od Ziga nie jestem, ale de facto ten sam zestaw dał mi już 20 tutaj na tej wodzie 2 lata temu, także spróbujemy, zobaczymy, bo ewidentnie ryba się kręci przy powierzchni, spróbujemy przechytrzyć. Plan jest taki, co godzinkę myślę będę go przerzucał, a drugą wędką na razie jeszcze zostanę do 3 dni. Jeżeli na przykład na Ziga będzie branie lub dwa, drugą wędkę przerabiam tak samo, także nie ma co marnować czasu, lecimy. Jak już mówiłem, specjalistą od Zikriga nie jestem, ale według mnie bardzo dosyć istotną rzeczą jest, żeby żyłka była przede wszystkim zatopiona i zestaw był bardzo dobrze napięty, bo z racji tego, że ten przypon jest stosunkowo długi, mówię, nie jest to jakiś tam 2-3 metrowy, tam 70 czy 80 cm, ale jednak ten haczyk od ciężarka jest dosyć daleko, dlatego staram się dobrze mocno napiąć ten zestaw, żeby jak najszybciej nam to branie zasygnalizowało. Jeżeli bym zostawił za dużo luzu, to może być tak, że ryba pobierze, nawet się pomajta te 80 cm na boki, 70, a nie ruszy ciężarka, więc nawet nie będziemy mieli tutaj żadnego powiadomienia. Dlatego dosyć mocno ten zestaw chcę napiąć. Czułość dosyć duża w sygnalizatorze. No i czekamy. Jeżeli nie będzie brania, za godzinkę przerzucimy na świeżo. Wcześniej, jak mogliście zobaczyć, dopaliłem troszeczkę piankę ananasowym sprayem. Zobaczymy. A nuż widelec się uda. Możecie zobaczyć troszeczkę dwie skrajności. Prawy kij na Ziga, mocno napięty zestaw z racji tego, że przypon jest długi. Lewy kij na Chodriga, więc żeby to wszystko ładnie na dnie się ułożyło, stosunkowo luźno żyłka. Dlatego jeden bobin podniesiony praktycznie do blanku, a drugi sobie swobodnie zwisa. Zobaczymy, no. Staramy się, próbujemy, walczymy. Mam nadzieję, że przyniesie nam to upragnioną nagrodę w postaci pięknego karpiszona. Fajnie, przejaśniło się, można coś porobić. Słuchajcie, mamy przerwę od deszczu chwilową, także biorę się za spombowanie. Tak jak wcześniej widzieliście, zalałem tą swoją mieszankę wrzątkiem. Później musiałem troszeczkę więcej dolać wody, no bo troszkę za mało było. Dosypałem mleka w proszku, dolałem jeszcze Manila Liquidu. No i pewnie na przebitkach Koko wam to pokażę, jak to fajnie smuży w wodzie. Zdecydowałem, że nieważne, czy zakładam, czy łowię już na Ziga, czy nie, takie smużenie na pewno nie zaszkodzi. A wręcz przeciwnie, ryby krążące w toni czy pod wierzchem, tak to sobie wyobrażam, że ta cała ta chmura tego jedzonka, które im podaje, ściągnie je na dół i pobudzi do żerowania. Nie ma tu nic grubego, sama praktycznie drobna frakcja, najgrubsza to jest kulka 16 mm, także one zapachem zwabione powinny zejść do dna i tam właśnie wyszukiwać tych różnych drobinek i znaleźć tą z haczykiem. Na razie dalej jedna wędka na Zigu, druga dalej leży na czodzie. Jeszcze mam chyba 15 minut, żeby przerzucić Ziga. Zobaczymy, czy to coś da. W każdym razie pierwszy raz nęcę. Wcześniej, tak jak wspominałem, tylko trochę kulek z kobry poleciało do wody. Teraz już takie, nazwijmy to, sensowniejsze nęcenie. Nowa żyłeczka, fajnie się spisuje. O, fajnie amortyzuje uderzenie w klipsa. Elegancko schodzi, gładziutko z kołowrotka. Fajnie się układa. Tylko się cieszyć.
Takie nęcenie to czysta przyjemność. Rakieta wypełniona moim miksem bez żadnego wysiłku prosto w punkt wpada w moje łowisko. Mam nadzieję, że karpie docenią tak bogatą mieszankę i wpadną na wyżerę. Po wyspombowaniu całej zanęty przyniosłem dystans nęcenia na zestaw i przerzuciłem go na świeże. W międzyczasie postanowiłem przygotować zestawy, aby mieć gotowe do przerzucenia. Oczywiście nie mogło zabraknąć mojej ulubionej piczki. Tym razem w nieco innym wydaniu, bo na wóz poszły dwa dumbbellsy. A korzystając z okazji, że znów padał deszcz na całego, zrobiłem od razu drugi zestaw do systemu helikopterowego. Tutaj poleciałem w klasykę, ponieważ przygotowałem bałwanka. Oczywiście do tego siateczka PVA z drobnym peletem i gotowe. Teraz pozostaje czekać, aż pogoda się trochę uspokoi, aby mógł bez problemu zarzucić zestawy. Oczywiście ten czas nie idzie na marne, ponieważ jest to idealna okazja, aby obejrzeć mecz na Euro. Na szczęście deszczowa chmura szybko przeszła dalej, a ja wreszcie mogę się wziąć za przerzucenie zestawów. No cóż, brania dalej nie ma, szybciutka przerzutka przed nocką po telefonie znajomego. Pozdrawiamy Rafała serdecznie, troszeczkę zmieniłem zestawy. Tutaj nie czot, tylko helikopter ze standardowym moim ulubionym Pitch Pepper 16 Kryl 20. Tutaj Pitch Pepper 2 Loftersy z siateczką PVA. Odległość na klipsie już odmierzona i teraz szybciutko rzuca, bo znowu zaczyna padać, jakby dawno nie padało. Lecimy. Lampka włączona, wszystko z sygnałkami i z centralką sparowane, także możemy spać spokojnie. W razie brania, tak jak mówiłem, lampka się zapali, fajnie nam tutaj obszar przy wędkach doświetli, w razie jakbym szybko wybiegł bez czołówki na głowie. A czujka przy namiocie tak samo, przy jedynej ścieżce, tak jak mówiłem, prowadzącej do stanowiska ustawiona, więc czy będziemy mieli gości proszonych czy nieproszonych, to zawsze centralka nas o tym poinformuje. No, jest godzina 5 po północy. Doczekaliśmy się pierwszego upragnionego brania. Ten zestaw helikopterowy z bałwankiem Kryli Pitch Pepper na włosie. O, serce mi wali jak szalone, bo długo czekaliśmy na to branie. O, jaka by to ryba nie była, to jest bardzo mile widziana na brzegu. Ale najpierw pod wieraku. Dobra, skupię się trochę na holu, bo nie bardzo wszystko widzę, bo woda paruje. Ten hamulec nie jest wcale tak luźno. Jest, udało się, kurde, jak się cieszę. Pierwsza rybka. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jaka jest presja na człowieku, który łowi przed kamerami, ale po wyholowaniu pierwszej ryby to jest po prostu kamień z serca. Mega się cieszę. Nie jest jakiś to potwór, ale... Nie no, to naście raczej ma. Tak na pierwszy rzut oka jest strasznie długi i pełno łuski, a z tego co się mniej więcej orientuję, to pełno łuskich tutaj za wiele nie ma, także wyjątkowy karp chyba się trafił. Dobra, idę ze slingiem, zmoczę go całego w wodzie.
Mata to cały dzień leżała na deszczu, więc mokra. No, całkiem fajna ryba. Zobaczcie, Peach and Pepper, krill, haczyk dwójka z pozycjonerem. Ten pozycjoner gdzieś tu jest, pod tym zielskiem, ale dobra, to później, teraz rybka. Rybka bezpiecznie czeka sobie w slingu, nie wiem czy go za mną widać, bo ciemno jak nie wiem, także... Jak mówiłem, 5 po 12 było branie, jest godzina 15 po, także szybka akcja. Teraz czekamy do rana, z samego rana pobudka, pokazujemy wam tą piękną, pełnouską rybkę. Nie jest jakiś to potwór, nie jest też najmniejszy, ale tak jak mówiłem wcześniej, nieważne czy on będzie miał 5, czy on będzie miał 25, każdy jeden mega cieszy, tym bardziej na nagrywce, także widzimy się rano z rybką, albo przy kolejnym holu. Zestaw teraz trzeba trochę wyczyścić z tego wszystkiego, co było na dnie, paskudstwa. Nie pachnie to zbyt przyjemnie, no ale cóż, tak to jest. Za chwilę sprawdzę tylko, czy haczyk ostry, sprawdzę jak przynęty. No, przynęty to raczej zmienię na świeże. No i co, 18 i troszeczkę odległości na patyczkach odmierzam i wraca z powrotem do wody. I mam nadzieję, że jeszcze z jednego czy dwa się uda złowić. Nie to, żebym był za chłodny, bo ten na tego pierwszego teraz czekałem cały czas, ale wiecie jak to jest, apetyt rośnie w miarę jedzenia, nie? Jak się trafił jeden, może trafi się drugi. Jak się trafi 15 kilo, to mógł mieć 17. Ale to taki nasz urok tej naszej pasji. No dobra, jakby nie było, to muszę chyba iść do namiotu, bo nie poradzę sobie tutaj z tym. Mimo tego, że poranek był pochmurny, obudziłem się z bardzo pozytywną energią, ponieważ pełnouski kaper czekał w worku na sesję. Bardzo lubię się delektować porannymi widokami natury, ale to nie był na to czas. Szybka kawusia z rana to podstawa, także w trybie ekspresowym zaparzyłem espresso, bo chciałem jak najszybciej zobaczyć swój okaz na macie w świetle dziennym. Dzień dobry z samego rana, króciutka aktualizacja. W nocy jedno branie, byliście jego świadkami, tak naprawdę holu wszystkiego. Tylko to jedno branie, nic więcej się nie wydarzyło, ale sprawdził się zestaw helikopterowy, także później sobie na drugim kiju też taki zestaw zmontujemy, przy okazji wam pokażę jak to wygląda. Teraz w sumie dopijam tylko kawkę. No i w sumie co? Pokażemy wam jak rybka wygląda, bo jest piękna. Nie jest duża, nie jest mała, ale jest piękna, dlatego że się skusiła w końcu na mój zestaw i podniosła trochę morale w drużynie. No także dopijam kawkę, ze dwa łyczki mi zostały i bierzemy się za rybkę.
tak jak mówiłem przy kawusi, prezentujemy Wam rybkę z nocy. Jak na razie jedyne branie, które mieliśmy. Śliczny pełnołuski. Zważyliśmy go, wcześniej starowaliśmy worek. 11600. Ani duży, ani mały, fajna rybka. Myśleliśmy, że będzie troszeczkę więcej, bo on taki jakby z dwóch się składał, że od głowy do połowy jest taka 13, 14, a od połowy do ogona taka 8. Także po środku 11600. Fajnej, bardzo żwawej i walecznej ryby. Nie powiem, bo hol łatwy nie był, ale to o to w tym wszystkim chodzi, żeby mieć radochę. Myślę, że już się troszkę uspokoi. O, zobaczcie. Piękna, piękna zbroja z łusek. Śliczna ryba, duża głowa, mały ogon. I to jest w tym wszystkim piękne. Każdy karp jest inny. Mniejszy, większy, każdy jest inny. Ślicznie, dał mi wiele radości. Także teraz jeszcze tylko fotki już mamy na brzegu zrobione. Teraz wchodzimy z nim do wody. Jeszcze jakieś ujęcie może w wodzie zrobimy. Pamiątkową foteczkę i zwracamy rybie wolność. Petarda. Jestem mega zadowolony. I tak jak mówiłem, helikopter się sprawdził, więc zaraz po uwolnieniu ryby robimy zestaw drugi, tak samo helikopterowy. Troszkę grubszy kaliber na włos, 20 plus 16 i próbujemy dalej. Przed nami jeszcze troszeczkę czasu. Mam nadzieję, że jeszcze jednego uda się złowić. Pomalutki. Zaczynamy rytuał codzienny, nęcimy przed deszczem, bo troszkę się zbiera, chyba będzie dosyć mocno padało. Tego podnęcimy sobie fajnie miejscóweczkę znowu, przerzucimy wędki na świeżo i będziemy czekać dalej z nadziei, że jeszcze jeden jakiś karpiszon się skusi. Zestawy wymienione, łowisko podnęcone, teraz nic, tylko posłać to do wody. Tak jak mówiłem, wcześniej rybę nam dał zestaw helikopterowy z krylem Peach Pepper na copper core zawiązane, bo to świetny materiał, który nadaje się doskonale do zestawów helikopterowych przez to właśnie, że idealnie układa się na dnie. Drugi zestaw, ten, który przygotowałem sobie w międzyczasie, bo jeszcze bawiłem się troszkę z zigiem, bo widziałem ryby przy powierzchni, ale no niestety nie dało nam to ryby. Co chciałbym jeszcze dodać tak przy okazji, bo w sumie ja często helikopterów nie używam, ale teraz z serii Naturals doszły tutaj nam te tulejki z tymi gumkami, które blokują jakby nam ten przypon. I powiem Wam szczerze, że wcześniej, jak tego jeszcze nie było, no zdarzało się, że to się gdzieś tam zsunęło czy coś, tym bardziej, że zobaczcie, to nie są wcale małe przynęty, to jest 20 plus 16, nie jest to też potężna jakaś tam przynęta, ale 20 plus 16 już potrafiła to przesunąć, a tutaj to tak fajnie ciasno siedzi na tym materiale, że to w ogóle się nie przesuwa, także teraz jak zwinąłem zestaw po tym, jak go wcześniej rzuciłem, to było, no praktycznie, no muszę to stwierdzić na oko, ale praktycznie w tym samym miejscu, w którym to upozycjonowałem. Także świetna sprawa, fajny produkt. No nic, no co. Złowisko, tak jak mówiłem, podnęcone. Teraz to tylko do wody. Na kołowrotkach już 18 i trochę zaklipsowane. No i co, szykujemy się do nocy i miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, że jeszcze coś się wydarzy.
Noc zbliżała się wielkimi krokami, dlatego musiałem przygotować wszystko perfekcyjnie. Zarzuciłem wędki, oczywiście wszystko dokładnie zaklipsowałem, aby łowić dokładnie w zanęconym obszarze. Zatopiłem linki i ustawiłem bobiny i pozostało czekać na branie. Dzień zleciał bardzo szybko. Cały czas była pochmurna pogoda, ale taka aura sprzyja braniom dużych ryb, także byłem pozytywnie nastawiony na to, że jakiś wielki karp skusi się na moją przynętę. Słońce było coraz niżej, niebo zaczęło mienić się pięknymi barwami, a noc zbliżała się wielkimi krokami. Gdy wygodnie rozsiadłem się na moim fotelu, usłyszałem ten dźwięk, a wręcz solidną roladę z kołowrotka. Piękne branie. O, serce mi wali, nie wiem co mam powiedzieć, bo ryba mi kij kładzie. I to de facto na ten zestaw helikopterowy. Drugi, który zrobiliśmy. Krylek z pływającym squidem. To jest troszkę lepszy opór niż wczoraj. Fajnie się zapowiada. Ale mi serce wali. Fajne, agresywne branie. Jeden pik i od razu rolka. Miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, że się uda. Każda ryba na wagę złota. Dopiero co niedawno słoneczko się schowało. I tak właśnie rozmawialiśmy z Pawłem, że kurczę, lipka, że cały dzień się nic nie wydarzyło. Że może w nocy coś, bo jutro już jest dzień wyjazdu. A tu taka niespodzianka jeszcze, jak jest widno. Oby to wszystko dobrze się skończyło. To ten sam karp. Jest. Wrażenie sprawił o wiele większej ryby niż się faktycznie okazał, ale to nic. Zawsze powtarzam, że każdy jest karp mile widziany w moim podbieraku. Kolejna piękna łuska, pełnołuska. Kolejna pełnołuska rybka. Kolejny, jak to wcześniej powiedziałem, piękny łuski karp na naszej macie. Myślę takie 9, może nawet 10 kg. Nie wiem, nie będziemy go ważyć, bo nieważna jest ta waga, ważne jest to, że chciał nas odwiedzić. Fajnie, że się udało znowu wypracować rybę jeszcze zawidnego. Także zadziałał zestaw helikopterowy znowu. Kryl ze squidem 20 plus 16. No co, odmierzamy na kijku 18 długości i troszeczkę. Rybce zwracamy wolność i czekamy dalej na kolejnego. Super. To wspaniałe uczucie, gdy obrana taktyka się sprawdza. Po wypuszczeniu tego okazu do wody, podekscytowany całą akcją, szybko wziąłem się za odświeżenie zestawu. Na szczęście miałem już w gotowości przypon z założonymi przynętami, także wystarczyło go wymienić. Odmierzyć dystans na stikach i mogłem podać zestaw w łowisko. Oczywiście nie mogło się obyć bez niewielkiej dawki kule, które podałem za pomocą kobry. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu zwiększamy szanse na utrzymanie ryb w łowisku. A po pracy nadszedł czas na delektowanie się pięknymi widokami i przebijającym się przez chmury zachodem słońca. Ta noc zapowiada się całkiem ciekawie i mam nadzieję, że tym razem nie pośpię.
Holujemy kolejną rybcię. Trochę nas wzięła z zaskoczenia. Siedzieliśmy sobie jeszcze, dzieliliśmy się karpiowymi doświadczeniami. Już myśleliśmy o tym, żeby się położyć spać. A tu znienacka taka rolka. Fajnie. Zobaczymy, co to będzie. Raczej nie jest to jakaś tam potężna ryba, bo już tam od razu po podniesieniu kija zaczął wariować, ale... Ale jest. I znowu to powtórzę. Każdy jeden, który skusi się na moją przynętę, jest mile widziany w podbieraku. Ja już jest przywierz. O, a nie piknęło nic. Jest. Number 3. Teraz chyba lustrzeń, co? Bo nawet nie widziałem dobrze. O. Takie. 7, nie wiem, 6 kilo, 7 kilo. Mega długi przypon. Zestaw helikopterowy. Widocznie działa na tym mule. Biały popek fajnie widoczny na tym ciemnym dnie. No chyba to działa, co? Druga rybka już na to. W krótkim czasie tak naprawdę, nie? Dobra, pan karp był na tyle miły, że ochlapał mnie całego, więc musiałem szybko lecieć jeszcze do auta się przebrać. Suchutkie spodnie, suchutka bluza. Teraz już nie mam oporu, żeby wejść do śpiworka. Jeszcze tylko szybka kontrola, czy wszystko dobrze przy wędkach. Wszystko dobrze. Czujnik ustawiony obok namiotu, także jest już późno, zbliża się północ, także idziemy spać. I mamy nadzieję, że nie na długo, że jakiś pan nas obudzi jeszcze. No to wypracamy. Raczej będzie większy od tego w slingu, ale niedużo. Zresztą kurde, nie mam wagi w rękach. Jaki by nie był. Wariot. Mega silne te ryby są, kurde. Nawet nie duże, a... Pa. No bo co robi, ty? Co on robi? Ty, no nie mogę go zatrzymać. Ale wariat. Ty, no co jest? O nie, gdzie on tam polas? No zobacz. Do góry wyłaź. Jest nasz. O, całkiem fajna rybka. O. $17,800.
No co, ale rączki musisz umyć. To już jest piękna ryba, naprawdę. To już jest piękna ryba. 17800, super. Rano przyjrzymy się dokładnie. No dobra, to już trzecia rybka tego wieczora, już w sumie nocy, bo mamy już północ. Także trzeba troszeczkę donęcić, no bo skoro wpłynęły karpie w łowisko, no to myślę, że warto by było trochę im tam parę kuleczek dorzucić, żeby po prostu je na dłużej zatrzymać. Wędka już w wodzie, także bierzemy się do roboty. Nie mówię, że tam Bóg wie ile, ale 40 kulek myślę spokojnie można wystrzelić, także działamy. Ostatni poranek przywitał nas oczywiście deszczem, ale też fajnym braniem. Zagrał tym razem lewiki, ten sam co przy pierwszej rybie. No nie wiem, na razie holujemy, zobaczymy. Ciężko mi powiedzieć, bo mówiłem, że mały to był duży, mówiłem, że duży to mały. Także nie chcę oceniać, zobaczymy, jak się uda go doholować bezpiecznie do brzegu. Karpik bezpiecznie czeka sobie w slingu na sesję. My teraz szybciutko ogarniemy jeszcze wędkę. No tak jak mówiłem, to jest już ostatni poranek, także nie ma czasu do stracenia. Odmierzę sobie odległość, poślę zestaw do wody. Ubiorę się w spodnie buty i bierzemy się za sesję z rybkami. Ale w prawo idzie, tak? No, do tego wiesz, idzie. Zobacz. Nie zdążyliśmy się ogarnąć, ledwo co rzuciłem wędkę do wody. I mówię, jeszcze w międzyczasie postawię wodę na kawę. Tyle co się kawiarka napełniła i o! Kolejne branie, petarda. Do tego to się nie spodziewałem. Ale fajnie jest. Szóste branie.
zobaczymy. Jak się uda, to na pewno się pochwalę do kamery. Masakra, jak jest to szczęśliwy, kurde. Całkiem fajna rybka. Teraz zobaczymy. No słuchajcie, pierwszy z tej nocy, z minionej nocy. Wieczornego pełnouskiego już widzieliście. Pierwszy lustrzyń, który nas odwiedził. Nie jest duży, nie będziemy tutaj nad nim nie wiadomo jak długo się zastanawiać. Szybciutko zwracamy mu wolność, bo mamy wam do pokazania jeszcze lepsze rybki. Mamy następną rybkę. To jest rybka, którą właśnie przed chwilą wyholowaliśmy. Najpierw zgraliśmy sobie jednego karpia z docy, po prostu slingi mi się skończyły. Ten poczekał sobie chwilę w podbieraczku. Także myślę, że uda nam się jakieś zdjęcia zrobić, bo po holu nie jest taki wypoczęty jak po nocce w slingu. Mam nadzieję, że da mi się go podebrać. Znaczy podebrać, podnieść, pokazać wam. Póki jeszcze go mam, bo może uciec, powiem wam tylko, że to jest na razie największa nasza ryba. 18 kg z malutkim plusem, tam 18 chyba 100. A mamy jeszcze jedną też fajną rybę w slingu. No, obrót spraw straszny. Na początku, ci co kręcą filmy wiedzą o czym mówię. Na początku bałem się o jedno pierwsze branie. Później, jeden fajnie. Ale jakby były dwa, to już by było super. A to jest już nasza chyba szósta albo siódma ryba. Petarda i to do tego taka. Zobaczcie. O, piękny grubasek. Taki jak ja. O, 18 kg 100. Także jeszcze spróbujemy szybko foteczki jakieś zrobić i wypuszczamy go i co? Pokazujemy wam kolejne z nocy. Ole, piękny łeb. A już myślałem, że będzie brindza, a jest mega zasiadka. Kolejna rybka z nocy, największa tej nocy. Wcześniejsza 18 była już za dnia. 17800, pięknego wyścigowca. Powiem wam szczerze, że nie wiem czy będziecie to widzieć na przebitkach, ale sponiewierał mnie strasznie. Przepiękna ryba, zobaczcie to. O, 17800, czystej siły. Przepiękna ryba. O, ciężko mi go tak utrzymać. Dlatego duża mata pod spodem, żeby nic mu się w razie czego nie stało. I cały czas dbamy o rybkę, polewamy wodą oczywiście. I za chwilę 2-3 foteczki
zwracamy mu wolność i czekamy, kto wie, może jeszcze się uda coś złowić. Piękny jest. Ostatni rzut oka na tego pięknego, niespełna 18 kilogramowca. I niech płynie. I rośnie jeszcze cięższy. A, żwawo poszedł, fajnie. Woda brudna, dno troszeczkę wzruszone. O! Także nie widać tego perfekcyjnie, ale super. Ręce już bolą. A jeszcze jedna ryba w slingu. Ale z tamtym sobie poradzimy. Ostatnia ryba z nocki. 12800. Też całkiem fajny, długi taki sportowy karp. Fajnie walczył. O. Wypoczęty oczywiście, wiadomo. Ale myślę, że za chwilę uda mi się wam go pokazać. Polejemy go jeszcze trochę wodą. O, on nas ochlapie. Standardowo. No, próbujemy. Nie próbujemy. Jeszcze raz. O, zobaczcie. 12800. Piękny, długi karpik. Nie będziemy tutaj się już nie wiadomo jak tam z nim, że tak powiem kolokwialnie, cackać. Spróbuję go wam pokazać jeszcze raz i wypuszczamy, bo wcześniejsze rybki robiły troszkę większe wrażenie. Dobra, nie ma co. Póki żwawy, to go wypuszczamy. Wszystko mokre, my mokrzy, sprzęty mokre i o to w tym wszystkim chodzi, aby było mokre. Lecimy dalej. No słuchajcie, wszystko co dobre szybko się kończy. Zasiadka, no niestety, jak każda, dobiegła końca. Zwijam już pierwszy zestaw, zaraz zwijam drugi. Zdjąłem już bluzę do pakowania, bo będzie ciepełko. No właśnie, nie pada, chwilę trzeba to wykorzystać, żeby się właśnie na w miarę sucho spakować. Fajnie było, połowiliśmy kilka naprawdę pięknych ryb, mi się wydaje, bo takie ryby już 17 czy 18 kilo to już są naprawdę piękne ryby. Na pewno będę mile wspominał tą zasiadkę. Mam nadzieję, że pomoże wam kilka tutaj rzeczy, które ja robiłem w waszych karpiowych przygodach. Trzymam za to kciuki. No i co? Do zobaczenia na kolejnym karpiowym filmie.